W tym momencie przez pół roku pracowaliśmy w Fundacji Centrum Cyfrowym z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bibliotekarzy właśnie nad takim projektem zbadania tego, jakie są swobody bibliotek w całej Europie, w krajach Unii Europejskiej. One są bardzo różne. Paradoksalnie panie w bibliotece w Polsce mogą zrobić znacznie więcej niż można zrobić w bibliotekach innych krajów. Co jest bardzo ciekawe, Polska jest jednym z ostatnich krajów, który ma biblioteki publiczne bezpłatne. Większość krajów Unii Europejskiej wprowadziła minimalne, ale opłaty za korzystanie z bibliotek publicznych, co jest wymogiem Unii Europejskiej. Polska najprawdopodobniej tego albo nie zrobi, albo zostanie to opłacone ze skarbu państwa, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do bibliotek bezpłatnych, publicznych, więc warto o tym pamiętać. Chyba nie mam dużych szans, żeby to się łatwo zmieniło. Chociaż jest duże staranie, zwłaszcza w grup związanych z edukacją i organizacji pozarządowych, które działają w bibliotekach, prowadzą jakieś zajęcia edukacyjne, żeby biblioteki i organizacje, które prowadzą działalność edukacyjną i komercyjną, były rozszerzone, czy zwolnione, żeby były rozszerzone również na nie. Natomiast to są starania, nie spodziewałbym się niestety szybkiej zmiany. Raczej trzeba się przyzwyczaić do tego, że jako bibliotekarze i bibliotekarki musimy się nauczyć prawa autorskiego trochę lepiej i potrafić z nim sobie radzić na co dzień.